Cześć, jak się macie? Tutaj PLK Damiana. W tym momencie czas na drugi odcinek z Wager Match. Dzisiaj na szali będzie 10 tysięcy. Już za chwilę wybiorę mojego przeciwnika. Jako, że nagrywam to dnia 26 lipca, wybiorę 6 osobę, która do mnie napisze, o ile w ogóle będę miał tyle wiadomości. Jednak tak prezentuje się mój skład. No nie ukrywam, nie mam jakoś pomysłów, jaki skład mam sobie robić, więc zrobiłem sobie coś takiego. Na napadzie Benzema oraz Eto, środkowy pomocnik ofensywny Mesut Özil, Özil, jakkolwiek by to wymówić, oraz Boussoufa, pięciogwiazdkowe sztuczki z Maroko, taki jakby no nazwę go Rosji, taraptem Ligi Rosyjskiej. Środkowy pomocnik defensywny UCLA za 35 tysięcy. No ale takie są efekty bycia srebrnym zawodnikiem, bycia zawodnikiem z Brazylii, bycia zawodnikiem w lidze rosyjskiej. Tutaj obok niego Xabi Alonso, na obronie Jordi Alba, razem z nim Sergio Ramos z Realu Madryt, 62 tysiące, nie tak źle. I środkowy obrońca tutaj reprezentujący Ligę Rosyjską, Antonio Ferreira, wysokie tempo, a obok niego tutaj, nie wiem, może to głupie, jednak chciałem, żeby było wszędzie zielono, to sobie strzeliłem tutaj jakiegoś z Ligi Rosyjskiej i jest to Mario Fernandez. A na bramce Diego Lopez. Chciałem Casillasa, ale nie wystarczyło by mi końców, dlatego też spójrzmy, och, jest już 17:56, zobaczmy, czy dostałem jakiekolwiek wiadomości, czy ktokolwiek chce ze mną zagrać. Dobra, to dostałem 3 wiadomości. W sensie 5. Tu się powtarza, Wager, to jest druga wiadomość. Więc dobra, jako że widzę, że tego dużo nie mamy. I tak 6 nawet nie ma, to zostało wysłane 17:23. Dlatego też, no jako że nie mam po prostu 6 próśb, dlatego też co my dzisiaj mamy. Zagramy mecza o 10k. Poczekajcie, zrobię losowanie. Mamy, czekajcie, tylko usunę sobie, żeby bierzemy pod uwagę Iniluxa, bierzemy pod uwagę, dobra, to sobie tak zrobimy, żeby były te 4 osoby, dobra, jest nie, to jest ta sama osoba, dlatego też losujemy. Liczę do, właściwie nie, Ere, Due, Rike, Fake, Torwa, Borwa, Ósme, nie wiem co, Deus, Deus, Kosma, Deus i Morele, Bax. JP13 WTF. No to, jako że jest z moich znajomych, no wyliczanka, sorry, nie było aż tylu chętnych, dlatego też zaproszę już go do meczu. No nie mam pojęcia, jak wybierać przeciwników, mówiłem, że 6 wybiorę, no tylu po prostu nie było osób, dlatego też wygrywa JP, bla 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 bla. I mam nadzieję, że mam cię na liście znajomych, wydaje mi się, że tak, ponieważ nie było opcji, żebym cię dodał do znajomych, a jednak nie mam, dlatego dajcie mi chwilę. Okej, z tego co widzę, przeciwnik XXJP13 WTFXXPL. Mam nadzieję, że JP to jego ewentualne inicjały czy coś. Uch, szykuje się ciężki mecz, tak patrząc na statystyki. Tutaj mam jakiś byle jaki strój, chciałem sobie Barcelonę ustawić, no ale o, ciekawa nazwa składu. Ouch. Ouch, Van Persie, Aguero, Tarabt. Wow, Hazard, no będzie ciekawie, nie ma co się oszukiwać, zobaczymy co z tego wyjdzie, 10 tysięcy na szali, liczę na to, że się wzbogacę, sobie tego Casillasa bym chciał kupić, nigdy nie miałem okazji go przetestować, swoją drogą, to będzie mój drugi mecz tym zespołem, zobaczę jak Sergio Ramos się spisuje, też pierwszy raz go kupiłem. Okej, rozpoczynamy ten mecz, powodzenia! Eto rozegranie piłki z Benzemą, przedarł się, czy to jest, nie, no niemożliwe. Kurde, to chyba Joe Hart z tego co widzę ładnie obronił ten strzał. Xabi Alonso do środku. Ładna główka Sergio Ramosa, chciał już się wprowadzić do gry. A, to nie była jego główka, no chyba, że się od kogoś dobiło. Dośrodkowanie Antonio Ferreira, niestety poza bramkę. Prostopadła piłka Samuel Eto, legendarny gracz. Odrobinę przytrzymał tempo, podanie byłby pewnie spalony, no i ogółem tracimy piłkę. Mario, przepraszam, Robin Van Persie i Sergio Ramos pięknie odbiera piłkę. W razie czego ma masa w rękawie, bo na ławce siedzi Van Persie Team of the Season. Ale raczej, mam nadzieję, że nie będę musiał go wprowadzać. O tak, to jest taka piłka, takich piłek potrzebujemy i to Samuel Eto.
lubię dośrodkowania do Benzemy. Właśnie takie lekkie i właśnie w taki sposób zdobywamy pierwszą bramkę. Dziwię się, że Karim jest taki tani, ponieważ uwielbiam go. Jest moim jednym, nie tyle ulubionym, co jednak bardzo bardzo dobrze mi się nim gra. Ach, ta cieszynka, no lepsze to niż salta. 1-0 w 16 minucie. Dośrodkowanie, czyżby odpowiedź? No, Diego Lopez troszkę. Myślałem, że jednak nie odważy się złapać tej piłki, ale jednak się udało. UCLA. Podanie, znaczy dribbling. Podanie i teraz to Samuel Eto'o. Czy zdobędziemy drugą bramkę? Może mały strzał z dystansu właściwie... O Boże. Samuel. Ładne podania. Swoją tą formacją często nie grałem. O i to mogło się dziwnie skończyć. Jednak muszę wam powiedzieć, że nie jest źle, nie jest źle. Niby nie jakaś najlepsza, ale fajnie mieć tak dwóch tych atakujących pomocników, dwóch defensywnych, nie tak źle. Choć może gdybym jakiś... Ojć, to jest rzut wolny dla nas. Bardzo dobra decyzja, bo Sofa jako będzie wykonywał rzut wolny, dlatego też dośrodkowanie w pole karne. No a gdzie indziej, cholera. Kontratak Sergio Aguero wyminął Mario Fernandesa. Mimo że jest szybki, tak teraz to może być gol, ale nie ma. Diego Lopez obronił, jednak piłka nadal w grze. Adel Tarab dobiegnie, dobiegł. Czy jakieś sztuczki pokaże? Nie, proste dośrodkowanie, które mogło okazać się trafne. A Benzema odrobinę zaszalał, umysł Tozin, muszę pamiętać, że jest lewonożny, dlatego też cholera stracę piłkę, jednak nadal ją mam. Karim, słabsza noga, dobra noga, Benzema, nie, cholera, co? Xabi Alonso, mistrz podań, jednak, ajdź, troszkę agresywnie zaatakowałem bramkarza, niestety za mocno, a szkoda, bo mogłoby być nieźle. Clichy odrobinę ofensywnie postanowił, bo Sufa odbiera piłkę. Eto, nic z tego, a jednak coś. UCLA, podanie. Eto, dobiega do piłki i faulowany, to jest kartka! To musi być kartka, ja bym pokazał nawet czerwoną, a sędzia, jak widzicie, no cóż, nie dziwię się, to jest mecz właściwie o 10 tysięcy, chciałem powiedzieć towarzyski, no towarzyski jakby nie patrz też, jednak stawka jest w miarę duża i teraz kto? Xabi Alonso, wszystko wskazuje na to, że tak, czy zobaczymy gola? Boże, kiedy ja ostatnio trafiłem z wolnego, no i nadal nie trafię, ale bramkarz się przestraszył. Faulowany Robin, no na skraju pola karnego, na szczęście nie kończy się to jedenastką, no tak, aż tak daleko go nie faulowałem. Czasami to zabawnie jest, jak wiecie, faul w polu karnym, a rzut wolny, albo na odwrót. Nie no, faulu za polem karnym, jeszcze czegoś takiego nie byłem, jednak zwróćmy uwagę na rozgrywkę, ponieważ tracimy, nic nie tracimy, piękna postawa obrońców. Mesut Ozil, ale, o, zaczarował, teraz może samotnie wyprowadzi, o, chyba nie. Sergio Ramos, Eto, nadal prowadzimy. 1-0, ale zawsze coś. Benzema, pierwsza piłka. No czasami takie strzały wychodzą wprost fenomenalnie, bo Sufa przy piłce wycofuje, teraz drybluje i mamy kolejny rzut wolny z podobnej pozycji jak ostatnio. Teraz odrobinę lżej, dobrze i jest i drugi gol. Ponownie Karim Benzema z główki. 2-0 w 45 minucie. Fenomenalne dośrodkowanie naszego marokańskiego pomocnika. No. Özil, Özil, lekkie dośrodkowanie, a i Benzema już wchodził na tego hat-tricka, na klasycznego hat-tricka, no gdyby jeszcze z główki strzelił, to nieźle, trzy bramki z główki. Koniec pierwszej połowy, prowadzimy, prowadzimy 2-0 i w tym momencie wygrywam 10 tysięcy, dwie bramki Karima Benzemy. Posiadanie piłki takie same, strzałów miałem więcej, zobaczymy co wydarzy się w drugiej połowie. O mój Boże, to jest proszę nie pokazuj czerwieni. To ładny kolor, ale no na szczęście żółtą kartkę Mario Fernandez otrzymuje. Czy Van Persie będzie szykował się do strzelenia? Liczy na dośrodkowanie. Okej. O, dobre podanie Eto'o, no niestety Xabi Alonso, czyżby sam na sam gol! No i panie i panowie, w tym momencie chyba to jest już formalność. 3-0. 10 tysięcy chyba wpada do mojej kieszeni. Ouch, dobre Karim. I 4-0, hat-trick. Hat-trick, nie poddawaj się mój rywalu. YouTube cię ogląda. Walcz, walcz do ostatniej chwili. Bardzo mi się podoba, że często są właśnie takie wolne skrzydła, że nikt nie kryje moich zawodników właśnie ofensywnych. Jednak to może być okazja do kontrataku. Wystarczyło mocniejsze, prostopadłe podanie. Sergio Ramos stara się dogonić Kuna. I mamy przywilej korzyści. Ramos, mamy. Ha, i to jest genialne, bo nie ma karnego. Jest rzut wolny. Właściwie wolałbym karnego, bo w sensie, że byłyby większe emocje, że tutaj powracający rzut karny, czy przeciwnik po tym karnym się pozbiera, czy wróci do gry? No, chyba nie. Bo Sufa, czyżby? 3, 5, tak. Tak, to jest 5-0.
Czyżby pierwszy atak przeciwnika, w sensie taki skuteczny, dośrodkowanie w pole karne Van Persie. O Boże! To jest gol! To jest 5-1 jednak! Nie podoba mi się postawa mojego bramkarza. Jak? Jak? Od nogi, wiem, od nogi mu się to odbiło jednak w jaki sposób. No cóż, jest 5-1. Czy będzie comeback, o którym mówiłem? Jak widzę, rywal walczy, rywal powrócił do gry. Panie i panowie, co za kontratak, czy wykorzysta momentum? Czy to będzie Eden Hazard? Dośrodkowanie w pole karne Jordi Alba. Potężny, potworny błąd. To mogło nas kosztować kolejną bramkę. Oj, może być ciekawa końcówka. Van Persie, czyżby dośrodkowanie? Tak, to jest dośrodkowanie. Sprzeczka w polu karnym i mamy od bramki. Panie i panowie, to kwestia kilku minut. 10 tysięcy prawdopodobnie trafia na nasze konto. 90 minuta w Fermale, no jednak nie popełnił błędu. Adel Taraf tam przechodzi. Ups, to jest kolejny kartonik w tym meczu. Ferreira ukarany żółtą kartką w 90, załóżmy, że drugiej minucie, mimo że jeszcze z pewnością 10 minut przed nami w tej grze. No ale dobrze, już wystarczy tej scenki. Chciałbym przejść do celebracji. Vermaelen, Van Persie, czy to skończy się bramką? Wszystko albo nic. Czy to David Luiz, panie i panowie? Vermaelen! Diego Lopez, to oznacza tylko jedno. Dix United wracają w pięknym stylu i wygrywają ten mecz o 10 tysięcy. Jeszcze jedna akcja, jak widzimy. O, nie widzimy. Clichy, Hazard. No jak widzicie, mecz jeszcze trwa. To jest właśnie ta gra. Mimo że ten czas dawno by się skończył. Czysty wślizg. O, nieczysty. To czerwona kartka. To jest czerwona kartka. Fernandez ukarany nią. Koniec. Wygrywamy ten mecz. 5-1. Hat-trick Benzemy, Alonso, Bosufa. I w taki sposób 10 tysięcy trafia na nasze konto. Dziękuję mojemu przeciwnikowi za grę. Mój drugi mecz w wager o stawkę. Drugi mecz wygrany. Karta została kupiona, jak widzicie, 10 tysięcy plus. I wiecie co? Jakiś skład sobie kolejny zrobię, jednak myślę tutaj nad srebrnym z VPL. Tym mi gra się fajnie, jednak jakiś inny skład w kolejnym odcinku. Zobaczycie, kiedy kolejny odcinek? No właśnie, dzisiaj mamy niedzielę, kolejny odcinek w... Znaczy wiem, mówię dzisiaj mamy niedzielę, jednak w niedzielę ten odcinek się pojawia. Nagrywam go z wyprzedzeniem, ponieważ tak mi było po prostu łatwiej. Dlatego też kolejny odcinek we wtorek, nagrywać go będę w poniedziałek. Dam wam znać w poniedziałek na Facebooku, Twitterze oraz w komentarzach pod tym filmem. Więc czuwajcie, tak w poniedziałek, ojeny, tak po południu jakoś chyba. No cóż, w razie czego mój Facebook PLK Damian, Twitter Face Damian. Dziękuję za oglądanie. W kolejnym odcinku widzimy srebrny zespół. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam PLK Damian, do usłyszenia, cześć!